To było rokowe święto miasta. Do Pabianic jechały zespoły z różnych zakątków Polski, aby podzielić się swoją muzyczną pasją. Nie zabrakło też rokowych klimatów z naszego lokalnego podwórka. Możliwość zaprezentowania rokowego brzmienia stworzył występującym Miejski Ośrodek Kultury, organizując ogólnopolski przegląd zespołów muzycznych Rockmaster. I należy przyznać, że tegoroczna jego edycja była wyjątkowa pod wieloma względami. Przede wszystkim najważniejsza rzecz to to, że mamy jubileusz 30-lecia zespołu Proletariat. A jest to wyjątkowa sytuacja z uwagi na to, że tak się złożyło, iż ten nasz konkurs ma już ponad 30 lat. Zespół zawiązał się w 1987 roku i trzeba wiedzieć, że startując na przeglądzie Rockmaster w 1988 zdobył już wtedy pierwsze miejsce, więc był to bardzo spektakularny występ i był to taki moment, który był zaczynem do dalszej kariery tego zespołu. Czyli można powiedzieć od razu, ten konkurs dawał i daje do dziś szansę dużego startu jak gdyby w przyszłość, możliwość dotarcia do kolejnych fanów, do odbiorców, daje możliwość promowania się każdemu z zespołów, ale również promuje nasze miasto, bo ludzie, ci, którzy do nas przyjeżdżają, chętnie potem wracają i wynoszą od nas, mam nadzieję, naprawdę wspaniałe wspomnienia. A te w tym roku ma 8 zespołów, 4 przyjezdne i tyle samo pamięckich, które stanęły w muzyczne szranki. Na scenie w Lewitynie o miano tego najlepszego rywalizowały Kent Explain z Ostrołęki, Shima z Cieszyna i Bielska Białej, Karen z Diet z Konina oraz Headboat, którego członkowie pochodzą z Łodzi i Głowna, oraz pabianickie Grenade, 10 tysięcy osób i inni oraz Wydział Diagnostyki. Dla nas liczy się to, żeby się pokazać. Żałujemy, że trochę jest mało osób na razie. My wystąpiliśmy jako drudzy, ale mam nadzieję, że też i przez waszą telewizję gdzieś tam później ktoś nas usłyszy i zainteresuje się. Może nas zaprosi gdzieś na koncert. No poza tym największą frajdą jest po prostu zagrać, razem się spotkać, wyjść na scenę, zagrać to, co lubimy, to, co nam się podoba i podzielić się z publicznością. Mieliśmy po sąsiedzku, to uznaliśmy, że zagramy. Raczej nie gramy na przeglądach, ponieważ jedzie się po Polski, żeby zagrać 20 minut i wrócić. Ale skoro mamy po sąsiedzku, to będzie dobry pomysł na zaprezentowanie nowego składu, ponieważ połowa składu się wymieniła od tamtych czasów. Dzisiaj przyjechaliśmy zagrać, słyszeliśmy, że bardzo fajny festiwal. Nigdy nie nastawiamy się jadąc na festiwal, że jedziemy po zwycięstwo. Nie, jedziemy zagrać i dobrze się bawić i oczywiście uczyć się od znajomych z innych kapel, obywać się ze sceną cały czas. To jest bardzo ważne. Kochamy grać, chcemy się zaprezentować również. Rywalizacja. Zobaczymy. Raczej rywalizacja, bo niektóre zespoły nie ma na takich przeglądach rywalizacji. Raczej nie chodzi chyba od strony żywi, widzę, bo raczej będzie w ten sposób. My po prostu chcemy zagrać z pasji. Znaczy, to nie jest jakaś taka rywalizacja na zasadzie, że my tam patrzymy na siebie, kto jest tam lepszy, tak, gorszy. No, tylko, że po prostu no, jest konkurs tak i ktoś musi wygrać. Tak? Na tym polega, ale nie ma jakiegoś tak specjalnego spięcia, że musimy wygrać mnie albo ktoś tam. Myślę, że wszyscy tak podchodzimy do tego. Po raz drugi w tym roku. No, w tym roku mamy nadzieję, że wygramy. Wzięliśmy specjalną walizkę na pieniądze, ale zobaczymy, jaki będzie werdykt jury. Zagramy, zobaczymy. Wszystkim uczestnikom oczywiście jak najwięcej szczęścia. Niestety pogoda nie dopisała za bardzo, chociaż nie jest tak źle, jak mogłoby być. Przesłuchania konkursowe trwały 4 godziny, każdy zespół miał do dyspozycji pół godziny. Ich występy oceniała, można powiedzieć, plejada gwiazd, zaproszona przez muzyków Proletariatu. W składzie tego specjalnego jury znaleźli się Paweł Guma-Gumola z zespołu Moskwa, Andrzej Kobra-Kraiński, lider zespołu Kobra Nocka oraz Sebastian Riedel z zespołu Kree. Przewodniczył im Marcin Lewandowski. Poziom tegorocznego konkursu był bardzo, bardzo wysoki, a jednocześnie wszystkie zespoły reprezentowały zbliżony do siebie poziom.
Mieliśmy kilka sytuacji, w których wybór nastręcza pewne kłopoty, bo pewne zespoły odbiegały nieco od naszego takiego wyobrażenia może o piosence, o muzyce, o muzyce rozrywkowej, rockowej i tak dalej, ale niemniej jednak z udziałem tak wybitnych przedstawicieli świata muzyki, z jakim w tym roku tworzyliśmy jury, po dosyć takim intensywnym namyśle i po czterogodzinnych wysłuchaniach podjęliśmy decyzję i przyznaliśmy stosowne nagrody oraz miejsca. Tegoroczny Rockmaster wygrał zespół Headboat, który w nagrodę otrzymał 2000 zł. Jego członkowie tworzą muzykę z pogranicza rocka i popu. Okazało się, że wszyscy członkowie jury ten zespół wytypowali jako najlepszy spośród tych, które występowały dzisiaj. Bardzo się cieszymy oczywiście, ale... Nie, akurat trafiliśmy na ładną pogodę, jak graliśmy, więc było fajnie. Tak, teraz zrobiło się trochę zimniej, trzeba było długo czekać. Zmęczenie, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Może nie widać faktycznie, ale jest szczęście. W graniu, więc po 3 latach w zasadzie wróciliśmy na jeden koncert i w sumie wygraliśmy, więc to naprawdę miłe. No. Tak więc tym bardziej właśnie też ta sytuacja jest po prostu taka zadziwiająca, bo oczywiście 3 lata było przerwy od ostatniego grania. Skrzyknęliśmy się 2 tygodnie temu? Po 3 latach. Zagraliśmy dwie próby. No i dzień dobry. Udało się. Tak, jesteśmy. Może coś z tego będzie. Drugie miejsce jurorzy przyznali ex aequo 3 zespołom, w tym 2 pabianickim. Po 1000 zł otrzymali 10 tysięcy osób, Shima oraz i inni. Po części konkursowej o godzinie 19.30 na scenie pojawił się jubilat, pabieński zespół Proletariat. Jednak zanim rockmeni dali prawie 2-godzinny koncert, był czas na podziękowania, gratulacje i prezent. Prezydent Grzegorz Mackiewicz wręczył im jubileuszowe tablo autorstwa znanego pabieńskiego karykaturzysty Sławomira Uczyńskiego. Mimo padającego deszczu fani nie zawiedli. Jedni chronili się pod parasolami, inni tylko pod kapturami, ale wszyscy bawili się, jak było widać, znakomicie. Jak powiedział Tomasz Olej Olejnik, ten koncert to sentymentalna podróż w czasie. Zagramy różne piosenki z różnych okresów naszej twórczości, a zaczęli od tych najnowszych. Naga dłoń uderza w mur. Twój niewinny przerwał sen. Do szaleństwa bieg. Całym swem zdałeś się. Proletariat to grupa pabieńska, która nadała miastu rockowy sznyt. Założycielami grupy, która powstała w listopadzie 1987 roku, byli wokalista Tomasz Olej Olejnik oraz gitarzyści Jarosław Siemienowicz i Dariusz Kacprzak, a także perkusista Robert Szymański. Obecnie skład zespołu oprócz Oleja i Kacpra tworzą Wiktor Daraszkiewicz i Robert Mały-Hajduk. Jako 30-latkowie ja osobiście czuję się bardzo dobrze, czuję się wręcz, powiedział, że świetnie. Robię to, co zawsze kochałem. Mam z tego tytułu może nie tyle, ile bym chciał mieć, natomiast mam przede wszystkim mam satysfakcję, uznanie środowiska. Miłość fanów. Czegoż można chcieć więcej? Pierwsze próby zespołu odbywały się w klubie spółdzielczym imienia Adama Mickiewicza, a pierwszy koncert odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabieńcach w maju 1988 roku. Zespół bardzo szybko zaistniał na rynku muzycznym, zdobywając nagrodę publiczności, organizatorów i nagrodę dziennikarzy na festiwalach w Jarocinie. W 1991 roku ukazała się debiutancka płyta zespołu pod tytułem Proletariat. Ich 30-letni dobytek artystyczny to 14 płyt oraz niezliczona ilość koncertów na całym świecie. Bo jak przyznał Kacper, gramy tam, gdzie nas potrzebują. Nie ma takiego miejsca, gdzie nie... Znaczy nie występowaliśmy w Stanach Zjednoczonych. 3 razy tam jechaliśmy. Co się stało, że nie dojechaliśmy? Nie wiem. Zawsze było jakiś problem. Wizy. Albo was cofnęli na lotnisko. Nie.
Dwa razy chyba nie dostaliśmy wizy, a raz był problem z organizatorem i menadżerka postanowiła, że jednak odpuścimy sobie ten wylot. Powiem jeszcze, dodam, że do Chin też nie dostaliśmy wizy, ale to naprawdę? Ze względu na utwór, który wykonujemy, który się nazywa Tiananmen. I to już mieliśmy taką konkretną informację. Natomiast no, w Europie graliśmy we Francji, w Niemczech, w Norwegii, w Holandii, w Anglii, w Irlandii. Wszędzie. W Hiszpanii nie graliśmy. No trzeba zagrać. To trzeba zagrać. A jeszcze w Belgradzie graliśmy. No. No. Ostatnio w sierpniu miała miejsce premiera singla Szajba zwiastującego nową płytę. Zmierzamy ku końcowi. A to, że nie w tym roku. Wiesz co, nie wiem, czy uda nam się, nie wiem, czy uda nam się w tym roku dokończyć, bo nie chcemy tego robić po prostu na siłę, bo z twórczością jest tak, że nie da się pogonić pewnych rzeczy. Albo jest wena i robi się to w tydzień, a jeżeli nie ma, to chwilę trzeba poczekać, żeby to było fajne i żeby to miało sens. Natomiast no, przymierzaliśmy się do końca tego roku, ale myślę, że jeżeli nie będzie to koniec tego roku, to będzie początek następnego. W czasie koncertu niektóre utwory muzycy wykonali razem z zaproszonymi przez siebie gośćmi, którzy zasiadali w jury. Ponadto z jubilatami wystąpił Stefan Machel, współzałożyciel zespołu TSA oraz gość specjalny, dyrektor muzyczny Antyradia Tomasz Kasprol Kasprzyk. Na rozmowy z uczestnikami Rockmaster zapraszamy w czwartek 21 września do magazynu kulturalnego, natomiast relacja z koncertu zespołu Proletariat i rozmowa z jego założycielami w programie Puls Miasta w środę 20 września.